Moi kochani, bardzo się cieszę. Jeszcze raz przekazuję pozdrowienia bardzo serdeczne. Cieszę się, że jestem z wami, że mogę kazać Słowo Boże. Bo moim wielkim pragnieniem od dziecka było, żeby kazać Słowo Boże. Tak jak właśnie usłyszeliście w apelu misyjnym, szukałem Pana Boga i znalazłem Go. Dlatego, że Pan Bóg się daje każdemu znaleźć szukającemu Go. Naprawdę. I nie będzie Pan Bóg nigdy odpowiadał za śmierć ani jednej osoby. Bo daje tyle możliwości, tyle szansy, tyle sposobności, tyle okazji, żeby człowiek mógł Go poznać i chwalić Go i Go naśladować, kochani. Tak? I dzisiaj będę mówił o tym, jak można miłować z całego serca Pana Jezusa. Przeczytam jeszcze raz ten wiersz 37 z Ewangelii Mateusza, 22 rozdziału. I pisze tak. A on mu odpowiedział, Jezus odpowiedział temu pytającemu go. Będziesz miłował Pana Boga swego jak? Całego serca jak jeszcze? Całej duszy swojej i całej myśli swojej. A kochani moi, Marek Ewangelista pisze jeszcze dokładniej. Pisze i całej siły swojej. Powstaje pytanie, czy jest to możliwe, żeby tak dalece kochać Pana Boga, całego serca, siły, myśli, całą psychiką swoją, całym jestestwem swoim. Jest to możliwe, czy jest to niemożliwe? Jak myślicie? Jest to możliwe. Jak to mówi sam Pan Jezus, Bóg Święty, to jest to możliwe. Bo kochani moi, w ilu procentach ten sam Pan Jezus nas i całą ludzkość umiłował? W ilu procentach? W 100%. Czyli umiłował jak? Z całego serca, jak jeszcze? Z całej siły, z całej myśli, z całej psychiki swojej. Tak dalece. Nikt tak jeszcze takiej miłości nie okazał człowiekowi. Jak Pan Jezus nam wszystkim pokazał, tak? Napoleon zazdrościł Chrystusowi czegoś. Przed Twoją śmiercią na Wyspie Świętej Heleny powiedział: zazdroszczę Chrystusowi. Bo za Jezusa jeszcze umierają za wiarę Jego. Poświęcenie dla Jezusa. A za mnie już nikt nie chce umierać. Tak, kochani. Za Pana Jezusa warto żyć i umierać dla Niego. Warto. Warto. Powiedziałem to na szkole sobotniej. Gdybym nawet nie był zbawiony, bo nie zasługuję na to, bo nikt sobie nie może zasłużyć na to, prawda? To i tak chcę służyć Panu Bogu z tego serca. Bo jest taki wspaniały. Tak, kochani. Bo jest najwspanialszy. Tak. I można Pana Boga kochać z całego serca, z całej duszy i z całej siły. U nas w Czechach są spotkania modlitewne w różnych zborach naszych, bo jest 5 zborów, w tej chwili jest 6, tam na Gorzowskim powstał. Był zaproszony na jedno spotkanie do jednego zboru tam. Bracia powiedzieli, chętnie przyjedź, bo ten Pan nie chce słuchać nas. No dobrze. Przyjechałem tam i słyszę, o co tam chodzi. Na zebraniach modlitewnych jeden człowiek powiedział: musimy grzeszyć aż do przyjścia Chrystusa. Ja mówię, jak tak możesz mówić? Była to osoba znana nam bardzo dobrze, wszyscy znaliśmy tego człowieka, ja też. Ja mówię, jak możesz tak mówić? Musimy grzeszyć. Co Pani mówi? Powinniśmy go miłować z tego serca, z całej siły, z tego życia, a nie musimy grzeszyć. Wiecie, co on powiedział? No bo mamy grzeszną naturę, to musimy grzeszyć. Nie musimy, kochani. Nikt z ludzi nigdy grzeszyć nie musi. Grzeszy, bo chce grzeszyć, a nie, że musi grzeszyć. Tak? To diabeł w niebie powiedział tak. Ja mówię, to Lucyfer w niebie powiedział tak. Że musimy być nieposłuszni przykazaniom Bożym, czyli musimy grzeszyć, tak? A jak Pan Jezus o szatanie powiedział, on jest kłamcą i ojcem kłamstwa, kochani, tak? Wtedy ja mówię mu, przecież Pan Jezus specjalnie przyjął jaką naturę? Ludzką, upadłą naturę miał i boską, i ludzką, prawda? Specjalnie przyjął naszą upadłą naturę, aby nam pokazać, że można w tej upadłej naturze żyć po Bożemu. Że można być świętym żywotem. A on mówi, Biblia nie mówi o takich ludziach. Jak nie mówi?
Otwórzmy księgę Ioba, kochani. Otwórzmy księgę Ioba. I tam czytaj mi pierwszy rozdział. I jest pierwszy i pisze tak. Mąż był mąż z ziemi Uz i nie miał. A ten mąż jaki był? Pardon. Jaki ten mąż był? Nienaganny, jaki jeszcze? Prawy, jaki jeszcze? Bogobojny, jaki jeszcze? Stroniący od złego. Można żyć świętym żywotem Bożym, czy nie można? Grzecznej naturze. Można, kochani. Ale kiedy można? Jeden warunek jest. Kiedy można? Kiedy przyjmiemy Chrystusa do serca swego, do umysłu swego, do jestestwa swego całego, do psychiki swojej, tak? Kiedy poddamy się. Można. I dalej sam Pan Bóg powiedział o tym człowieku, wiesz, 22 pisze nam o tym. I w tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Widzimy? Co spotkało Joba, tego sługę Bożego? Takie nieszczęścia, jakie nas nie spotkały nigdy jeszcze, prawda? A jak on się zachował, jak tutaj pisze? I w tym wszystkim nie zgrzeszył Job. I nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu Bogu Świętemu. Bardzo mi się podoba. Można być świętym życiem. Można. Apostoł Paweł w liście do Rzymian i tam 8 rozdział pisze pięknie o tym życiu świętym w naturze grzesznej naszej. Można mieć Chrystusa. Wtedy on zmienia tą naturę na boską naturę w nas, w naszym grzesznym ciele. Czytajmy list do Rzymian i tam rozdział 8. Jest to Rzymian, rozdział 8, wiersz 3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci jakiego ciała? Grzesznego ciała. Po co? Po to, aby pokonał grzech w grzesznym ciele. I wiersz 4 mówi, aby słuszne żądania czego? Zakonu wykonały się w nas. Kiedy? Wtedy, kiedy nie według ciała postępujemy, ale według kogo? Według Ducha Bożego. Tak, kochani. Tak. I nikt na sądzie Bożym nie usprawiedliwi się. Panie Boże, trudno, ja nie będę sprawiony, nie jestem, bo to nie moja wina, czyja wina. A może męża, może żony, może kolegi, koleżanki, tak nikt nie powie. Bo Pan Bóg daje tyle możliwości, tyle sposobności, tyle okazji, tyle szansy dla każdego. Żeby człowieka zaznajomić z Ewangelią swoją, z poselstwem swoim, z planem zbawienia tak najmądrzejszym na świecie, prawda? Tak? I dać mu szansę, dać mu okazję, sposobność do naśladowania. Tak, kochani? Ja temu człowiekowi mówię, proszę cię, Józef w Egipcie zgrzeszył czy nie zgrzeszył? Jak był kuszony do grzechu. Jak często był kuszony Józef w Egipcie do grzechu? Raz na rok? Jak tam pisze? Raz na miesiąc? Tam pisze, pierwsza Mojżeszowa, 39 wiersz, tam pisze, każdy dzień był namawiany do grzechu. Przez kogo? Przez żonę Potyfara, prawda? A co on powiedział? Bardzo mi się to podoba, co Józef odpowiedział żonie Potyfara. Mówi, jak bym mógł grzeszyć przeciwko Bogu memu, prawda? Tak jest? Jak bym mógł grzeszyć przeciwko Bogu memu? Nie zgrzeszył, tak? Można żyć bez grzeszenia. Dzięki czemu? Dzięki temu, że Bóg w nas mieszka. I na dowód tego dałem mu jeszcze tekst, pierwszy list Jana. Otwórzmy pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana, rozdział 3. I wiersz 6 i pisze tak. Kto w nim mieszka, w Chrystusie, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go poznał. Dzieci, niech nikt z was nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy,
a Syn Boży po to się objawił, aby zniweczył dzieła diabelskie. I tak jest dziewiąty. Kto z Boga się narodził, ten grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest z nim i nie może grzeszyć, bo z Boga się narodził, pokazano i tam. Kto z Boga się narodził, grzeszył nie będzie, ale będzie kuszony do grzeszenia, ale grzeszyć nie musi. Powiem wam przykład taki. Tam w Czechach, gdzie pracuję w różnych miastach, na różnych cmentarzach katolickich, ewangelickich, komunalnych, tam gdzie są zamówienia, tam te usługi wykonuję. Jestem dyplomowany mistrzem kamieniarskim. Oprócz tego skończyłem seminarium duchowne w Podkowie Leśnej. Raz studiowałem z Markiem Rakowskim, wspaniałym. Tak, wspominam go zawsze dobrze. No i moi mili, jest tam kaplica cmentarna, jak na każdym cmentarzu. Przy kaplicy jest ubikacja, drzwi na ubikacji, a na drzwiach taka mała skrzyneczka. I tam pisze, rzuć dwie korony, aby się otworzyło, prawda? Za darmo nic nie ma. Dobrze. Ja miałem przy sobie jedną koronę. No miałem 10, 20, ale jedną miałem, dwóch nie miałem. A tam będzie tylko dwie korony. Spotkałem kolegę, ja mówię, Zdzisław, pożycz mi dwie korony, bo chcę się załatwić, a nie mogę, no weź tam. A on mówi, rzuć jedną, też się otworzy. Ja tego nigdy nie myślałem, żeby kombinować, wiecie? Żeby tak po swojemu, a nie po Bożemu. No i ja mówię, a na tam dwie pisze. Co o tym mówi? Rzuć jedną, też się otworzy. I nie porzucił. Ja poszedłem, i tą jedną rzuciłem tam. I ta gałka, ta klameczka się otworzyła. No to dobrze, wszedłem, załatwiłem się, ale kochani moi, jak szedłem od niego do tej ubikacji, po drodze modliłem się. O co się mówi? O dobrą pamięć jutro. Żebym nie zapomniał oddać tą dłużną koronę. Jutro też go spotykam na tym samym cmentarzu, bo on takim pomocnikiem był, grabarzem, wiecie, tam pomagał im nosić puszka strumny do domu. No i spotkałem go i mówię, o cześć Zdzichu, tam się mówi ahoj po czesku, cześć Zdzichu. Przypomniałeś mi, bo ciebie zobaczyłem. Idę oddać tą dłużną koronę. Zgadnijcie, co on powiedział mi na to? Co on powiedział? Co ty, głupi jesteś? Ja wchodzę za jedną, kopinąłem ci, co kopił matki, ten za jedną. A ty co za dwie wchodzi? Co ty głupi jesteś? Kochani moi, miałem szansę grzeszyć, czy nie miałem szansę być złodziejem? No miałem szansę. A byłem nim, czy nie byłem nim? Nigdy nim nie byłem, kochani. Zawsze dwie korony rzucę. Jak nieraz mam jedną, to jutro drugi raz rzucam tą jedną, tak? Żeby oddać. Nikt nigdy grzeszyć nie musi. To jest nauka samego szatana. I Pan Jezus mówi, on jest zabójcą i kłamcą od samego początku. Odkąd tylko zbuntował się przeciwko Panu Bogu. W żadnym przypadku nikt grzeszyć nie musi. Ten człowiek okazało się, co był na tym spotkaniu modlitewnym, chodzi na spotkania ekumeniczne. A tam tak uczą. W tym Babilonie tak uczą. Że musi być nieposłuszny Panu Bogu, musi grzeszyć. A jak wyjdzie dekret niedzielny, to co wtedy powiedzą tacy ludzie? No musimy bardziej słuchać ludzi niż Boga, tak? A co apostoł Piotr i Jan pisze w dziejach apostolskich? Musimy bardziej kogo słuchać? Boga, nie ludzi, a nie ludzi niż Pana Boga, tak? I moi mili, powiem wam jeszcze jeden przykład. Może najpierw jeden tekst. Mówię mu, proszę cię, przecież Maria Magdalena była grzesznicą, wszyscy wiemy o tym, prawda? A Pan Jezus, kiedy wygonił z niej 7 demonów, to co powiedział jej potem na mocy? Idź i nie grzesz więcej, prawda? Sam Bóg to powiedział. Jeśli Pan Bóg to powiedział, Zbawiciel nasz, jest możliwość do niegrzeszenia, do życia w świętości. Na tym grzesznym ciele można święcie żyć po Bożemu, prawda? Wtedy, kiedy mieszka w nas Jezus i Duch Święty, to można.
puszczę nie będziemy do różnych tych rzeczy, a nigdy nie musimy posłuchać się pokuszenia. Samo pokuszenie grzechem nie jest, ale kiedy grzechem staje się? Kiedy słuchamy się tego pokuszenia. Tak? Ja mówię, przecież oprócz tego znamy to z Ewangelii taką sytuację, kiedy Pan Jezus uleczył przy zasadzce Betesda tego sparaliżowanego, potem spotka go w świątyni i mówi: zostałeś uleczony. Już co teraz? Nigdy nie grzesz. Aby co? Aby co gorszego cię nie spotka. Tak? Nikt grzeszyć nie musi. Poznam takie doświadczenie. Kiedy uczyłem się kamieniarstwa w Opolu, były to lata 60. Miałem praktykę u brata Brzezińskiego, może niektórzy pamiętacie to z dawnych czasów. I tam chodziłem do szkoły, u niego praktykę miałem i mieszkałem z jednym kolegą w mieszkaniu tam jednym. Wynajmowaliśmy pokój z kuchnią, że to nam tani było. We dwójkę płaciliśmy za to, żeby nie dojeżdżać z Nysy do Opola. To dosyć daleko się dojeżdżało. To był taki pociąg teksaski wtedy, wiecie, lata 60. Długo jechał. No i jeden chłopak w pociągu podchodzi do mnie i mówi: słuchaj, kim ty jesteś? No bo co ja zawsze pociągu robiłem? Co trzeba w podróży zawsze robić? Spać, a do końca, tak? Co trzeba robić? Czytać Słowo Boże? Spać można tam jakiś czas, nie? Ale przede wszystkim Słowo Boże czytać. Ja czytałem. A chłopcy ganiali za dziewczynami, różne rzeczy robili. A ja czytałem Słowo Boże, lekcje szkolcowali. On podchodzi do mnie i mówi: kim ty jesteś? Jestem członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. O, ja jestem ewangelikiem. Ja wiem dobrze, że jesteś wierzący. No, chociaż jeszcze coś mu brakuje, ale dobrze, że jest człowiekiem wierzącym, nie? No. I on mówi: to ja takich szukam jak ty. Ja mówię: no to się cieszę. Myślałem, że będzie temat do dyskusji, prawda? On mówi: wiesz co, szukam na pokój chłopaka, na mieszkanie, bo płacę dużo, a we dwójkę nie będziemy płacić. No dobrze, ale szukam takiego, co nie pali, nie pije, nie przeklina. Ja mówię: dobrze, trafiłeś dobrze, dzięki Panu Bogu. No i mieszkaliśmy razem. I jednego razu przychodzę z praktyki, to było tak po południu, tak pod wieczór z tego warsztatu, ktoś puka do drzwi. Ja drzwi otwieram, stoi jedna pani za drzwiami. Taki dekolt, taka mini, a się przestraszyłem. Miałem wtedy chyba 18-19 lat. Mówię, że przestraszyłem się, ja nie zapraszałem takiej osoby. Taka wyfryzowana, wymalowana, jest komu na przyszłość. Po czyim kierownictwie. Weź kochani moje i mówi: czy jest Stasiem? Ja mówię: nie ma Stasia. Bo nie było go wtedy. A czy można poczekać na niego? No dobrze, niech pani siada, można poczekać. Robiłem kolację sobie, no to poczęstuje pan, może pani jeść to, co ja jem? Dobrze, wiem. Powie pani, ja nie jem wszystkich rzeczy. Nie jem nieczystych rzeczy, jakie Biblia zakazuje. No dobrze, ja zjem to, co pan daje. No dobrze. Zjedliśmy tą kolację. Potem minęło może z pół godziny, ona się pyta: mogę jeszcze poczekać? No mówię: no dobrze, nie wiem, czemu Staszka jeszcze nie ma, zaprosił pani, no ale może pani poczekać. No i co byście robili w tym czasie? Macie okazję na co? Na rozmawianie, na głoszenie Słowa Bożego, na mówienie o planu zbawienia, tak? Jest szansa, prawda? Obojętnie, kim ta osoba jest. Obojętnie, jak ona wygląda w tym momencie, prawda? Ale jest szansa. No i ja mówię, ona się pytała mnie, co ja robię, czego się uczę. Mówię, że uczę się kamieniarstwa nagrobkowego. Aha, no ciekawy zawód. No tak. Ja mówię: wie pani co, ale w niebie, w Bożym raju, na nowej ziemi, ja nie będę tego robił. A dlaczego nie? Mówię: to będzie wieczny żywot. Aha, to pan będzie bezrobotny. To czy mam to z takim wiązać się? Bezrobotny, prawda? Ja mówię: proszę pani, tam będzie inna praca. Tam nie będzie praca dla martwych. Tam będzie praca z przyjemności w przyrodzie.
Aha, no to pięknie, no tak, co tak. Pani ma taką samą szansę. A mogę jeszcze poczekać? No może pani poczekać. Minęło może z pół godziny, była może godzina około 8. Ja w sumie myślę, co jest tym starszym, że to jeszcze nie ma, nie? Pani taka chce ciągle poczekać co pół godziny, no to niech nie będzie. No i potem mówię, wie pani co? Ja mam pewien zwyczaj przed spaniem. Rozmawiamy. Jaki pan zwyczaj ma przed spaniem? Proszę pani, czytam Słowo Boże. Aha. Pyta mi, a zna pani przykazania Boże? Zna. A może pani powiedzieć? Nie zabijaj i nie kradnij. I tylko pani tyle zna? No tyle pamiętam. Ja mówię, no to trochę za mało pani zna. My tam rozmawiamy o tych przykazaniach, rozmawiamy o sobocie. No tego nie słyszałam jeszcze. Minęło przez pół godziny. O, mogę jeszcze poczekać? I myślę sobie, panie Boże, co się dzieje? Co to za osoba? I zaczęli się ją bać. Zacząłem się jej bać. I sobie, panie Boże, chyba mnie ją wyproszę, no bo ja chcę spać, ja zacząłem się, chcę czekać, Staszka nie ma. I zacząłem się w duchu modlić. O co byście się wtedy modlili? Albo, żeby Staszek przyszedł, albo pani zrób coś z nią, żeby wyszła. Nie chciała ją, nie chciałem jej wypychać za drzwi, albo żeby sama poszła. Po co ona tu przyszła? No i moi mili, zacząłem się modlić, panie Boże, proszę cię, chroń mnie od zła, od grzechu wszelkich, bo zacząłem się domyślać czegoś. Panie, daj, aby sama poszła. I Duch Święty dał mi mówić. Przeczytaj jej te przykazania, jakich ona nie zna. Aha, no to dobrze. No, ja mówię, to że pani. Aha, a jeszcze wcześniej w takiej rozmowie przerobiliśmy lekcję szkoły sobotniej. Na dany dzień. Ja wie pani, co taki zwyczaj mam, nie, że szkołę sobotnią tą lekcję czytam, bo jest taki podręcznik do studiowania Biblii. Wie pani co? Pani nie umie w Biblii szukać tekstów. No nie umie, nie zna. To będzie pani czytać pytania w lekcji szkoły sobotniej. To były dawniejsze, te małe takie jeszcze, wiecie, takie formy, lata 60. No i to pani będzie pytania czytać. Ja będę odpowiedzi w Biblii czytać. A no, no to dobrze, bo studiujemy. No i po studiowaniu. No bo pół godziny minęło. Jest koło 9 wieczór. Mogę jeszcze poczekać? Ojej. No i wtedy ja mówię, proszę pani, pani powiedziała, że pan zna tylko dwa przykazania. To jest bardzo za mało. Jest 10 przykazań Boże. Gdzie piszą przykazania Boże, kochani moi? Gdzie piszą? Jaki liczbę? Wylądzieszować i co dalej? Jeszcze rozdział? Tam jest. I dalej jeszcze? Piąta Mojeszowa? Piątro. Dobrze, chrześcijanie, dobrze. Pamiętacie? Ja jak uznałem prawdę Bożą, najpierw to zapamiętałem. Miałem 13-14 lat, najpierw to zapamiętałem. Gdzie piszą przykazania Boże? Oryginalnie, wszędzie po tym dyskutowałem. Tak. No i moi mili, i ja odnalazłem te przykazania i czytam po kolei. Pierwsze, nie będziesz miał innych bogów przede mną. Drugie, nie czyń sobie podobizny tych rzeczy, to są na niebie, na ziemi, pod ziemią. I nie będzie się kłaniał im, bo Bóg jest żywy w niej. Trzecie, nie wieś imienia Pana Boga na daremno. I dalsze jeszcze do tego jest komentarz dłuższy. I czwarte, pamiętaj, aby święcił dzień soboty, bo to dzień siódmy. Przez Boga błogosławiony, poświęcony i tak dalej. Piąte, ci ojca swego i matki są, abyś wyłożył na ziemi, jaką uczynali. I szóste, nie zabijaj, prawda? I doszedłem do siódmego i ona poszła sama. Jaki siódmy jest? Nie będziesz cudzołożył. I przeczytałem siódme, nie będziesz cudzołożył. Ona siedziała tu, a ja tu. Ona mówi, wie pan co, to ja już pójdę sobie. Ja wiem, dobrze, niech pani idzie. Dam pani jeszcze ulotkę naszą. Proszę pana.
Panu Wojcia, Panu poszła, zamknąłem te drzwi dwa razy. Żeby diabeł nie przeprowadził z powrotem. No i przespałem noc. Rano idę na praktykę. Do warsztatu. Przychodzę po południu, patrzę, Staszek jest już w domu. W mieszkaniu. Ja mówię, Staszek, gości zapraszasz. Była tu jedna pani do ciebie. Czekaliśmy chyba z 2,5 godziny. No i nie było ciebie. Co ty takie rzeczy robisz? Nie było komórki wtedy, nie? Żeby się porozumieć. A on mówi, ha, ha, ha. No jak to, ty śmiejesz się jeszcze? Ha, bo ja ją na ciebie sprowadziłem. Na mnie? No tak, bo chciałem zobaczyć, jak ty tą Biblię czytasz. Czy żyjesz tak, jak ją czytasz? Nie mówię, to takie rzeczy robić? Na mnie ją sprowadzi. I oni się potem spotkali raz. I mówi mi, wiesz, co ona powiedziała o mnie? No, no nie wiem. Powiedziała tak. Takiego męża dobrze mieć, ale trochę za młody. Ona była starsza, ale nie zapytała mnie, ja jej powiedziałam, czy ja bym chciał taką. Nie o to nie zapytała. Ani moi 50% miała załatwione, bo ona chciała, prawda? Ale ja takie bym nie chciał. Wtedy nie myślałem o dziewczynie żadnej jeszcze. Chciałem szkołę najpierw skończyć, służyć Panu Bogu, a potem się ożenić. I moi mieli. Była szansa do grzeszenia, czy nie było szansy? Była szansa. I to wielka szansa. Nie widział, nikogo nie było. Byliśmy razem tutaj, prawda, tak. Zawsze kto daje szansę do grzeszenia? Diabeł. Obojętnie do jakiego grzeszenia? Do złodziejstwa, do cudzołóstwa. Do czego jest daje jaką szansę? Do kieliszka, prawda? Opowiem mam następne doświadczenie. Przepraszam, się trochę przyciągnę, może. Każdy z Boży mówią, mów dalej, jak to mówi. No i moi mieli, miałem swoją firmę w Polsce też, w Prudniku miałem firmę kamienną przez 3 lata, w Głuchówku koło Kędzierzyna przez 9 lat, zanim wyjechałem do Czech. I tam w Czechach też mam swoją firmę kamienną. No i moi mieli, pracowałem też u różnych kamieniarzy swego czasu. Pracowałem u innego kamieniarza pod Nysą, w Hajdukach Nyskich. I do niego tam przychodzi jeden pan, wnosi taką płytkę marmurową do przecięcia na pile. Taka duża piła, wiecie, cyrkularka, tam się przecinało różne te płyty, kamienie, skały i tak dalej. Taką płytkę przyniósł i mówi, no przetnij mi to na pół. On pokazuje na mnie, tu jest pracownik, to udzielać, zrobić, to ja po czesku powiedziałem, udzielać, zrobić. Co przynosi kolega do kolegi, jak chce coś wykonać usunie jakąś, co przynosi? No pół litra przynosi, tak? I ten przyniósł. I mówi do niego, dawaj tutaj 3 kieliszki, będziemy pić. A ten szef pokazuje na mnie, dam ci 2 kieliszki, bo ten pracownik, bo ja nie piję. A ten podchodzi do mnie i mówi, co, ty jesteś kamieniarzem? No jest. I ty nie pijesz? To bo za kamienia w sumie. Dawaj 3 kieliszki. No i ten szef dał 3 kieliszki, tam blisko do domu. Bacha pod domem, prawda? I ten pan leje. Ja mówię, proszę pana, niech pan mi nie leje, bo ja nie będę pił. Ja nie piję. Co ty mówisz? Nie pijesz? Leje. Kochani moi, na polu Dura, w Babilonie, tam dzisiaj wojsko polskie pilnuje to terytorium, prawda? Byli zmuszani do grzeszenia. Kto był tam zmuszany do grzeszenia? Wszyscy ludzie. A kto nie zgrzeszył? Sedrak, Mesach i Abednego. Ci trzej słudzy Boży nie byli zmuszani. Ja sobie pomyślałem, Panie Boże, oni tam byli. Oni słyszeli rozkaz królewski na Nabuchodonozora 600 lat przed naszą erą, prawda? A byli wierni Bogu jak dalece? Na śmierć i życie. Tak? Nawet kazał Nabuchodonozor rozpalić piec ile razy więcej? 7 razy. Byli tam rzuceni, czy nie byli rzuceni? 3 rozdział księgi Daniela o tym pisze, znam to doskonale tą sytuację, prawda? Byli rzuceni, spalili się nas na kość, tak czy nie? Nie. Byli uratowani. Czytali wcześniej księgę Izajasza, a tam pisze, gdy pójdziesz przez ogień, to co zrobi się? Nie spłonie. Gdy pójdziesz przez rzeki, nie zaleje się, prawda?
jak będziesz wierny. I w tym przypadku uwierzyli i Pan mnie uratował. Nie, Pan mówi, nie zawsze muszę ratować, ale uratował ich, prawda? Na pewien dowód, tak? Ty sobie to przypomniałem, powiedziałem sobie, Panie Boże, niech będzie Twoja wola, co się ze mną stanie. A ja tego nie wiem. No i ten Pan leje i nalał i daje mi do ręki. Jest grzechem wziąć do ręki kieliszek, czy nie jest grzechem? No nie, no kieliszek biorę do ręki. Każdy stankę wezmę czy kieliszek, nie? I teraz co się dzieje dalej? Stukają, prawda? Tymi kieliszkami. I co mówią? Na zdrowie. A ja mówię to na chorobę. Bo nigdy alkohol nikomu na zdrowie nie wyszedł i nigdy nie wyjdzie. To jest trucizna. To jest zabójstwo. Alkohol zabija najpierw nerwowe komórki w mózgu. Najpierw to zabija. A mózg ma 15 bilionów komórek nerwowych. To zabija alkohol. Człowiek traci kulturę. Traci zachowanie się mądre. Tak? Przez alkohol. Inne rzeczy traci też. Wtedy oni mają nalane, ja mam też nalane i oni robią tak. A ja tak i poleciałem na ściany warsztatu. Poleciałem. I wtedy takie oczy na wielkie ten pan. Jak stare polskie 5 złotych, pamiętacie? Takie były duże 5 złotych dla mnie. Takie oczy zrobił na mnie. Mówi, takiego jeszcze nie widziałem. Co wódkę za kołnierz wylewał. Ja mnie to pan zobaczył. Ja panu powiedziałem, że ja nie piję, a pan mnie na siłę leje. Aha. I ten szef mówi, Henie, obraziłeś mego kolegę. Ja wiem, może tak, a ja uprzedziłem tego kolegę. A ja mego Pana Boga nie obraziłem, powiedziałem. Ja mego Panu Bogu próbowałem, miałem 17 lat, próbowałem. Bo się ochrzciłem wtedy w Nysie, rzece Nysa. Nie będę pił, pani przepinał to i tamto złego robił. Tak. Wiecie, co powiedział wtedy ten kolega do szefa? Wiesz co? Takiego pracownika ja bym też chciał mieć. Bo mam pijaków. Kochani moi, nigdy nie musimy grzeszyć. Nigdy w żadnej sytuacji. Będą nas zmuszać do pijaństwa, do czegokolwiek. Jeden brat z Rybnika powiedział mi, miałem to kazanie tam, bo wcale jeżdżę od Wrocławia do Aleksandrowej z tym kazaniem, nie tylko z tym. Jeśli będziecie chcieć, to przyjadę następnym razem. Bo w imię coś większego. To moi mieli i mówię to. Jeden raz Rybnika mówi, Henie, dobrze to powiedziałeś. Bo wiesz co, ja też nie piję. Ale wiesz, raz na rok rodzina mnie zaprasza. Nie chcę być czarną owcą. Idę na urodziny i tam mi naleją i napiję. Ja mówię, no wiesz. I mówi mi, wiesz to dobrze, to powiedziałeś. On mi powie, nie będę pił już, ani tyle mówi. Tak. Bo co pisze apostoł Paweł? Kogo się słuchacie, temu służycie. Tak, kochani. Diabeł co powiedział do Pana Jezusa? Tylko się mi. Co zrób? Pokłon, a będziesz mój. Tak. Nie można diabłu furtkę otwierać ani na milimetr, bo potem ma was w swoich rękach. Tak? Nikt nigdy grzeszyć nie musi. To jest Boże poselstwo. Pan Jezus chce mieć swój kościół jaki, Paweł, apostoł, bo Efezjan pisze, będzie kościół jaki, bez mazy, bez skazy, bez marszczki, bez czegoś w tym właśnie rodzaju. Święty, niepokalany Kościół Pański. I tacy muszą wszyscy być, jak chcemy zbawieni. Tak, tu na ziemi musimy mieć Boży charakter. Musimy mieć Bożą moc. Tak, kochani. Będziemy zmuszani do różnego grzeszenia. Różnymi sposobami. Przez szatana, przez jego sługi, prawda? Przez jego pomocników różnych, prawda? Ale nigdy grzeszyć nie musimy. Zawsze możemy być wierni Panu Bogu. Co powiedział nawet król Dariusz o Danielu? Wiemy dobrze, że na Daniela był spisek robiony. Babilonia już padła, Medopersja zajęła królestwo,
rozszerzyła je na 120 państw jeszcze, prawda? No i Daniel był jednym z ministrów. Była szansa, żeby był premierem, prawda? I zazdrościli mu to wrogowie jego. I powiedzieli królowi Dariuszowi Medzkiemu: wiesz co, królu, miesiąc czasu będziemy się modlić do ciebie i wszyscy, bo jeżeli nie, to będzie wrzucony ten do dołu czego, Liwiego. No król był pełen pychy, powiedział: no dobrze, pięknie, ja jestem Bogiem, nie? Będę się do mnie modlić. Do Ceauszescu w Rumunii modlili się też. To było coś strasznego. Bóg człowieka grzesznego Bóg się robił, prawda? W jego myśli. To jest coś strasznego. No i kiedy się dowiedział Dariusz, że to był spisek przeciwko Danielowi, chciał Daniela, proroka Bożego, ratować. Ale nie dało się. Bo co powiedzieli ci doradcy? To jest prawo Medów i Persów nieodwołalne. No i teraz Daniel został wrzucony z rozkazu królewskiego. I wiersz 17 w 6 rozdziale pisze tak. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do Jamy. A król odezwał się i rzekł do Daniela: Bóg twój, któremu ty jak co dalej? Nieustannie służysz. Niech cię wyratuje. Widzimy? Ten człowiek, pogański człowiek, wierzył w moc Bożą. Dzięki Danielowi. Taki piękny przykład dawał nam. Na dworze babilońskim i medoszewskim. Daniel przeżył 5 monarchów, kochani moi. Tak? I moi mili, potem wrzucono go. Król w nocy nie mógł spać. Nie mógł spać. Pan Bóg dał, że nie mógł spać. Przemyślał, co ja zrobiłem. Kogo ja na śmierć dam? Takiego potrzebnego człowieka. Uczciwego, niegrzeszącego. I teraz bardzo rano wstawszy o świcie, przyszedł i śpiesznie udał się do jamy Liniej. A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela. Jak zawołał? Tak? I że Danielu, sługo Boga, jakiego? Żywego. Tak? No bo pogani mieli gorzki matce, prawda? Modlili się do bożków z kamienia, z drzewa. Ja też do taki się modliłem. Chodziłem do kościoła, to kochani mężczyzn obrazki rozdawał. Zbierałem je ich coraz to więcej. Zbierałem je coraz to więcej. I przed spaniem całowałem je. Wszystkie te obrazki święte. I kładłem pod poduszkę. Miałem wtedy 7, 8, 9 lat. Bo myślałem sobie, że śpię z Panem Bogiem. Bo nie znałem prawdy Bożej jeszcze. Ale ten Bóg jest żywym Bogiem. Na niego sługą Boga żywego. Czy twój Bóg, któremu ty nieustannie słyszysz, mógł się wyratować od trybów? Mógł czy nie mógł? Bóg, to na nim tak. I dalej ten głos smutny usłyszał. Jak pozdrowi króla? Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał anioła, gdy zamknął paszczę mów. Także mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem jakim? Niewinny, święty, sprawiedliwy, nienagany. Można tak żyć, czy nie można tak żyć? Można tak żyć. Tak? Na to względem ciebie, o król, też nic złego nie uczyni. Tak? Przyjdzie dekret niedzielny. Pytam się, ile nas zostanie wiernych Panu? Gdyby tu za 5 minut weszli bandyci i powiedzieli, kto adwentystą zabijają, a kto nie puszczamy. Ilu z nas by zostało wtedy? Kochani moi, to jest pytanie do każdego z nas. Niech każdy odpowie w sercu swoim, jak odpowiedział Daniel, jak odpowiedział Io, gdybyś na mnie i zabił, i tak ci służył będę. Tak? Żyjemy w takim czasie, kiedy nie spodziewamy się tak szybko, co przyjdzie. Bo dnia godziny nikt nie zna, prawda? Ale wiemy,
czyli przeciec bardzo wielu, jak na polu Dura. Trzech zostało wiernych Bogu. Prawda? Tak, kochani. Pan Bóg uznaje tylko jaką wierność? Na ile procent? Na 99, tak? Na 100%. Tak? Jeśli Bogu jesteśmy wierni w 100%, jak dalece? Na śmierć i życie, to dopiero to jest wiernością względem Boga. Tak? Nie wiem, jaka wierność. Kochani moi, moja mama przed emeryturą dostała taki rozkaz z pracy. Pracowała w ADM-ie w Nysie. To jest administracja domów mieszkalnych. Dostała nagrodę, wielką nagrodę na całe miasto. Pierwsze miejsce miała za solidną pracę. Ale komuś to się nie podobało. I szefowa jednego działu mówi: Pani Nowakowska, musi Pani jutro w sobotę do pracy. Bo jak nie, to będzie Pani w poniedziałek zwolniona z pracy. To było parę lat przed emeryturą. No a mówi: Pani szefowa, w sobotę wolną zawsze miałam. I pracę robię bardzo dobrze, wykonuję. Mam nagrodę z tego powodu, bo konkurs był, nie? Mama miała pierwsze miejsce. No i chcę dalej być wierna Panu Bogu. Ta pani mówi: To mnie nie obchodzi. Musi pani być w sobotę w pracy. Co byście wtedy zrobili? Co wtedy powinien taki człowiek adwentysta robić? Na pierwszym miejscu. Modlić. Mama przyszła do domu, powiedziała to nam, myśmy padli na kolana. Potem przyszła sobota, była w zborze naszym, w kościele naszym. Tamtej się o to modliliśmy. Przychodzi w poniedziałek do pracy, zgadnijcie, co się stało. Pyta się koleżanek, gdzie nasza pani szefowa? Bo nie było jej. Koleżanki mówią: Przyjechało pogotowie w sobotę, zabrało ją do szpitala. Jest nowa pani szefowa. A ta nowa mówi: Pani Nowakowska, na pani nie było żadnych skarg nigdy, pochwały same, ma pani dalej wolną sobotę. Czy Pan Bóg ma zawsze wyjście w sytuacji, czy nie ma wyjścia? Zawsze ma wyjście, kochani. Gdyby nawet nam życie odbierano, to i tak ma wyjście, bo co wtedy? Przy zmartwychwstaniu. Staniemy do życia wiecznego. Mama doczekała emerytury i ma dzisiaj 96 lat. Tak. Potem w jakimś czasie spotkali się na ulicy w Nysie. I ta pani, co wyrzucała, to pani Nowakowska na chodniku spotkała. Dzień dobry, jak się pani ma? No na emeryturze jestem. No ja też. Mama mówi: Widzi pani, jak pani chciała mnie wyrzucić za wierność Panu Bogu? A no tak, no były takie czasy. Ale cieszę się, że pani jest. Tak, proszę pani, służę Panu Bogu dalej. Można. Cały czas. Pracowałem w zakładzie kamieniarskim w Gdańsku Wrzeszczu. W 1976 roku. Pokazuję dyplom na stół, mistrzowski dyplom. Mówię: Panie kierowniku, jestem wychowany mistrzem kamieniarskim. Szukam roboty w tym zawodzie. Niech Pan już pracy. Wie dobrze, ale to zależy od Pana. Wszystkiego jeszcze nie powiedziałem Panu. Proszę Pana, jestem wyznawcą Kościoła Adwentystą Dnia Siódmego. Święcę sobotę zgodnie z czwartym Bożym przykazaniem w Piśmie Świętym chcę mówić wierny. Czy Pan zgadza się na to? Czy daje Pan wolną sobotę? Panie, daję Panu. Ja mi, proszę Pana, jeszcze Panu wszystkiego nie powiedział. On tak słucha z tą sekretarką razem. Co to jeszcze będzie? Ja wiem, Panie kierowniku, nie piję alkoholu wcale, nie palę tytoniu, nie kradę, nie przeklinam. Panie, niech Pan ten moment pracuje, bo po samych pijaków mam. Tak, kochani. No i pracowałem tam. I zarobiłem pierwszy miesiąc, to było 76 rok, 8 tysięcy złotych. Tak, to było bardzo dużo.
Brygadzista miał 3,5. A taki pracownik miał 2,5. To było drugie. Ja miałem 8 tysięcy. Bo robiłem po mistrzowsku coś, czego oni nie widzieli i nie znali jeszcze. Była to praca na akord, takie odśrodki. I diabłu to się nie podobało. Kuje litery z jednym kolegą, takie hali. On tu, ja tu. I on podchodzi do mnie i mówi, ile was jest w Polsce adwentystów? No wtedy było tak być może około 4 tysięcy. Rok 76. I wziął ołówek i zaczął liczyć. Razy dni, razy miesiące, razy lata, razy godziny. Jakie sumy mówisz? I mówi tak, gdyby on był Hitlerem, to nas adwentystów wszystkich w komi by puścił w Oświęcimiu. Ja mówię, dlaczego? Bo Polska jest stratna tyle godzin rocznie przez was. Ja mówię, wcale nie. Odrabiamy sobotę, tak jak ja. Dostawałem zawsze dłużej o godzinę. W tym zakładzie pracy. Odrabiałem sobotę. I wiecie, co on powiedział? Na tym mu nie zależy. On jest recydywistą. Chycił tu mnie tak, za kombinezon, jak takiego zająca. Tu się kierę do ręki wziął, mnie tak, mówi, ty Żydzie zabiję cię. Ja nie jestem Żydem, ja jestem Polakiem. Ale sobotę święcisz jak Żyd. Nie będzie cię. Wiecie, co sobie wtedy pomyślałem? Pan Bóg przypomniał mi pole góra. I na polu góra wiemy, co było. Przypomniał mi też Szczepana. Pan Bóg dopuścił do uśmiercenia Szczepana. Dzięki temu apostoł Paweł zaczął przemyślać, prawda? I potem o tym pamiętam zawsze. I potem nawrócił się przed Damaszkiem. No i moi mili powiedziałem mu tak, jak to będzie wolą Bożą, abyś mnie zabił, to nie zabijesz. To pomyślałem sobie, może moja śmierć jest potrzebna do jego nawrócenia się. To jak śmierć Szczepana. Mówi, to mnie zabije. Co? Nie boisz się? I tak mi potrzepał, wiecie, za kombinezą, tą siedzielę tam. Ale Duch Święty przypomniał mi też i pole góra. Że Pan Bóg uratował tych z pieca ognistego, prawda? I mówi, a powiedziałem mu tak, a jak to będzie wolą Bożą, żeby mnie żył, to ja wierzę w to, że ta siekiera ci stanie w miejscu. On mówi, co? Mi w miejscu stanie, ty wariacie do mnie mówi. Mi w miejscu stanie siekiera? Ciebie nie będzie. Mówi, on pójdzie do więzienia, ale mnie nie będzie. I zamachnął się tak, raz, ja miałem takie czarne włosy, wiecie, teraz to są takie młodziutkie już, nie? Miałem takie czarne włosy. I tak machnął mi po tej czuprynie raz, i drugi raz, i zamachnął się. I chciał trzeci raz, drzwi się otwierają, wpadł w lewisko i mówi, co ty robisz? Chwycił go i mocują się. A ja się patrzę, tu miałem młoteczek, tu miałem dłutko, wiecie. Dłutko się tak trzyma, nie? I kułem litery. Ja się patrzę, a ta siekiera raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. A moja głowa tak między tą siekierą. I ten brygadzista krzyczy, chłopcy na pomoc, bo Wadek chce Henka zabić. Oni przylecieli, odciągnęli go ode mnie. Nie mogli mu wyrwać siekiery z ręki, zakleszczył, jak miecz Gedeona, zakleszczył. Zakleszczył dłoń. Podchodzi do mnie jeden, Heniek, uciekaj do Tobania, uciekaj. Ja nie odzywam się. Pomyślałem sobie, Panie Boże, jak Ty byłeś ze mną, teraz Ty będziesz i dalej. Podchodzi drugi w szatni, mówi Heniek, tam jest dziura w płocie, my tam uciekamy na piwo, nieraz uciekaj tamtędy, bo on stoi z tą świetlą, zabrał tę firmę, bo on cię ciupnie. Ja mówię, Panie Boże, niech będzie Twoja wola. I oni się bali, pierwsi wychodzi, żeby czasem tego nie ciupnie. Tak? Takie sytuacje są miały rzeczy nasze. Będziemy zmuszani do zaparcia się prawdy, do zaparcia się Pana Jezusa. Ze strachu, kochani moi, ci bracia, siostry,
co teraz my poddamy się głosowi Ducha Świętego, żeby go w sercu mieć ten deszcz poranny do Ducha Świętego. Jak przyjdzie ten dzień, to za późno będzie już dla nas. Bo wtedy ze strachu pokłoną się bestii. A ci, co teraz mają Ducha Bożego, tego porannego, poświęcenia, poddamy się Panu Bogu. Co będzie z nimi? Otrzymają deszcz wieczorny, kochani. Jeszcze więcej Ducha Bożego otrzymają. Z wiernością na śmierć i życie. A w czasie plag siedmiu już nikt z nas nie zginie. Bo nie będzie potrzeby takiej. Tak mówię. No i ja nie uciekałem przez tą dziurę. W modlitwą idę, tam była taka wielka brama na samochody, a tam była też taka na osoby mniejsza brama. Otwieram, patrzę na lewo, na prawo, nie ma nikogo. Nie wiem, czy anioł go zabrał, czy zasłonił go, nie wiem. Pan w niebie tą sytuację pokaże mi kiedyś. To było tak. Przyjechałem do domu, nikomu nic nie mówiłem, tylko się modliłem. Rano przychodzę do roboty. O godzinę wcześniej, bo nadrabiałem albo był duży, albo wcześniej. No i kuję te literki i tak okno było widać, on idzie. Ja tylko myślę, Panie Boże, kieruj. On idzie, drzwi otwiera do tej hali. Mówi do mnie, cześć, Feniek. Rękę ciągnę. No to ja cześć. Mówi do nich, niech ktoś go tu ruszy. Będą ze mną do czynienia. Oni mówią, co? Kogo chciał wczoraj się kierować? Cicho, to jest taki kolega na mnie pokazany. Tak, kochani. Pan Bóg jak szybko zmienia sytuację. Bardzo szybko. Tak, kochani. Ale Pan Bóg czego oczekuje od nas? Wierności na śmierć i życie. Bo sam się tak oddał za nas. Pan Jezus tak na ręce w Getsemanie się oddał, nawet pomyślał sobie, gdybym nawet i nie zmartwychwstał, to i tak się ofiaruje za ludzkość. Gdyby nawet tutaj była jedna osoba na ziemi, co chce iść za Panem Bogiem, to Pan Jezus by oddał, by się czyniąc za tą jedną osobę. Oddałbyś. A ja myślę więcej. Nawet gdyby nikt nie poszedł za Panem Jezusem, to też by się oddał. Dają szansę na to, na zbawienie. Tak. Żeby przed całym uniwersum być usprawiedliwionym, jaką naturę, no, jakim miłosierdziem wielce jest, kochani. Tak. Bądźmy wierni Panu Bogu na śmierć i życie. W każdej sytuacji. Zażyjemy różne sytuacje. Czy z alkoholem namawiani będziemy do tego, aby to pić. Czy z różnymi pokusami. Tak. Pan pisze, wszystko mogę w kim? Który mnie posila? W Chrystusie. Który pensów w 4-13. Przepraszam, że przeciągnąłem trochę, mógłbym jeszcze wiele mówić. Wsiadę następnym razem, więcej powiem. Bóg błogosławi was. Na wieki wieczne. Amen.